Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco gwieździstych przestworzy i wieczne światło wierzących, Chryste, coś wszystkich odkupił, wysłuchaj naszą modlitwę. Zdjęty litością nad światem, któremu śmierć zagrażała, Jego zbawieniem się stałeś i uzdrowiłeś z niemocy. Świat już pogrążył się w mroku, lecz Ty, jak słońce promienne, z łona dziewicy wyszedłeś, zrodzony przez nią w czystości. Byty niebiańskie i ziemskie, posłuszne Twoim rozkazom, hołd Ci składają w pokorze i sławią Twoją potęgę. Ciebie Najświętszy prosimy, nim przyjdziesz sądzić sumienia, obroń nas w życiu doczesnym od przewrotności szatana. Chryste nasz Królu łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem będzie podzięka i chwała przez całą wieczność bez kresu. Amen. Pan swój lud otacza opieką, teraz i na wieki. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza, teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne nad losem sprawiedliwych, aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan swój lud otacza opieką, teraz i na wieki. Kto uniży się jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły, lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto uniży się jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę, bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga i będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. Uczyniłeś nas, Panie, królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Oczekujemy objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On będzie nas umacniał aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni, Panie Boże zastępów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Wpierw, nim Maryja zamieszkała razem z Józefem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wpierw, nim Maryja zamieszkała razem z Józefem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Alleluja. Słowo odwieczne, poprzez zasłonę ludzkiego ciała, ukazało nam nową i żywą drogę do niebieskiej świątyni. Z pokorą zanośmy do Niego nasze błagania. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Przyjdź i poucz nas, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Niedaleko jesteś od każdego człowieka. Rychło okaż się wszystkim, którzy Cię szukają. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, wybaw tych, którzy są w niewoli i obdarz smutnych radością. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ty nie chcesz śmierci, lecz miłujesz życie. Wybaw nas i wszystkich zmarłych od śmierci wiecznej. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty w Chrystusie uczyniłeś nas nowym stworzeniem. Wejrzyj łaskawie na dzieło swojego miłosierdzia i uwolnij nas od wszelkich skutków grzechu przez przyjście Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.